Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, zapraszam Państwa na Prawo do Niuansu, wideo podcast kultury liberalnej, w którym rozmawiamy na bieżące tematy polityczne i kulturalne. No i proszę Państwa, wiadomo, że mamy czwarty tydzień konfliktu na Ukrainie. Rosja zaatakowała Ukrainę. I konflikt jest jak najdalszy od zakończenia, niestety. My w związku z tym staramy się Państwu przybliżyć tę tematykę generalnie na różne sposoby. Mają Państwo na stronie www.kulturaliberalna.pl reportaże, wywiady, felietony. A dziś, proszę Państwa, chciałbym porozmawiać z naszym gościem specjalnym, Jarosław Chrycak, który jest we Lwowie, naukowiec znany polskim czytelnikom, który brał udział między innymi w naszych konferencjach w dobrych, spokojnych czasach. Teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w Ukrainie i porozmawiamy o pewnej wizji historii, którą próbuje zrealizować Władimir Putin. Jarosław Chrycak napisał o tym znakomity tekst w New York Timesie, który zatytułował Putin uczynił wielki błąd na Ukrainie, czy w zasadzie przekalkulował na Ukrainie. Tekst ukazał się 19 marca 2022 roku w New York Timesie. I zapraszamy, witamy Ciebie, Jarku. Witam, Jarku. Cześć, mam. Bardzo, bardzo się cieszę, że Cię widzę. Nie cieszę się, że w takich okolicznościach oczywiście. No, niestety. Powiedz, jak sobie radzisz, może tak po prostu po ludzku. Jesteś w Lwowie. Jestem w Lwowie i nie zamierzam wyjechać stąd. Lwów jest bardzo bezpieczne miejsce, chyba jedno z najbezpieczniejszych. To znaczy, że są jakieś różne przypadki, mamy alarmy co 2-3 dni. Przez dzień, wczoraj było 5, ale na szczęście nic się nie zdarzyło. Wielu uchodźców, chociaż część tych uchodźców już teraz nie zostaje w Lwowie, idą dalej na zachód, do Polski, ale mniej więcej miasto funkcjonuje. Miasto funkcjonuje całkiem normalnie. Wygląda jako czasy pokojowe. No, oby tak było, bo zatrwożyliśmy się, kiedy te rakiety spadły w Jaworowie, prawda? Zaraz przy granicy i to przecież jest zaraz obok Lwowa, jak się tak na mapę spojrzy. Jak słyszysz te alarmy, syreny, to no wiesz, jak ciarki przechodzą, to się wojna druga światowa przypomina. W gruncie rzeczy ona już jest historią, więc przypomina się o ta koszmarna wojna, którą teraz macie. Dlatego chcę cię zapytać, dlaczego używasz słowa konflikt, a nie nazywasz to wojną? Bo dla nas to jest wojna. Nie, to tylko synonim, no wojna, wiadomo, że my tutaj... To chyba nie synonim, dla nas słowo jest bardzo ważne teraz. To jest wojna i właśnie, że to, co mówi w tym wypadku, że Putin i jego propaganda programowo zaprzecza, że to jest wojna, że to jest postawa pracy militarna. Dlatego my nie, uważamy, no to jest... bardzo ważne. Tak. No to... Nazywać wojną. Nie ma wątpliwości, że myślimy o tym samym. Napaść rosyjska na Ukrainę, zbrodnicza i tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, przynajmniej u nas, co się dzieje i staramy się nazywać rzeczy po imieniu. Jak starasz się pracować? Jeszcze tak po ludzku zapytam. Pracujemy i to, co jest bardzo ważne w te czasy wojny, bo to jest czas wojenny, żeby wrócić do jakiejś normalności. No właśnie. Musimy stworzyć jakąś normalność, bo to jest część naszej taktyki i strategii. I powiedz, jak ty sobie radzisz? Jesteś w stanie zabrać się do pracy w jakikolwiek sposób? No, ja mam szczęście. Ja pracuję w dobrej uczelni. To jest Uniwersytet Katolicki. Jest bardzo taki liberalny, niepaństwowy. Pracujemy, praktycznie wszystkie pracuję jako wolontery, studenci, wykładowcy. Zaczynamy dzień z tego, że mamy takie... dyskusje, sztab, jest sztab, który stworzony. Każdy dzień mówimy, co my musimy robić, a potem mamy wykłady, piszemy teksty, spotkamy się z ludźmi i w ogóle wszyscy próbują coś pomagać. Jasne. Czy ty należysz do tych osób, które były zaskoczone czy niezaskoczone atakiem Putina na tak, was? I tak, i nie. Także pisałem o tym, że nieraz pisałem, że jesteśmy teraz albo tak... mówiąc albo w 13, albo w 38 roku i pytanie wielkie, w jaką stronę będziemy dalej ruszyć, czy do 14, 39 roku, czy w odwrotną stronę.
Początek wojny chyba był tak, był dla mnie takim no, poczuciem, że coś się nierealistycznego stało się. Tym więcej, że ja z żoną był w tym wypadku, byłem w różnych miastach i głównym moim takim kłopotem było, że jakby szybko się zjednoczyć. Ale Jasne. z drugiej strony muszę powiedzieć, że i to nie jest przesada. My jesteśmy nieco przyzwyczajeni do wojny przez ostatnie 8 lat. No I to, tak. bardzo ważne, że przepraszam cię bardzo, że te doświadczenia, które mieliśmy podczas Majdanu, teraz bardzo pomaga. Jasne, no tak, ale jednak to, co się teraz dzieje, jest bezprecedensowe. Wszyscy, którzy przyglądają się wydarzeniom, mówią o tym, że czegoś takiej napaści właśnie Rosji na Ukrainę i takiego konfliktu zbrojnego no nie było od II wojny światowej, więc to jest jednak coś, co do pewnego stopnia mogły tylko przygotować to, co się działo od 2014 roku, prawda? I tak i nie, bo oczywiście, że możemy porównywać te wojny z pierwszą, drugą wojną światową, bo jest wojna konwencjonalna, to jest bardzo ważne, że tak. Oprócz tego, że mówi się o jakiejś modernizacji rosyjskiej armii, nie widzimy tej modernizacji, bardzo często to jest stara technika, nie widzimy tych technologii. I to jest pewna wojna bardzo konwencjonalna, mniej więcej tym samym trybu, która była wojna II światowa. Tylko ja w tym wypadku mówię, że ona jest raczej podobna do pierwszej wojny światowej. To znaczy, że nie mamy wielkich frontów, nie mamy wielkich bitw i chyba idzie do tego, że już przychodzi wojną taką pozycyjną. To chyba następne, niektórzy mówią, że to już teraz jest, niektórzy mówią, że to za 1-2 dni, ale to znaczy, że to jest całkiem inny tryb. Bo taki wojny pozycyjnej wygrywa ten, kto ma większość resursów. Bo to jest Jasne. Wojna nie na wyniszczenie, a na, brakuje mi polskiego słowa, attrition. To jest no, wojna wyniszczenie. Na wyczerpanie. To znaczy, że nie mamy wielkich frontów, mamy lokalne akcje i coś innego. I to, no, tak mówię, że to, że ta raczej ta wojna, a z tego wynika bardzo ważny wniosek, że ta wojna będzie na długo. Długo, tak? Czyli... Nie liczymy na szybki koniec, chyba stanie się jakiś cud. Ale jeżeli nie, to będzie długa wojna. Długa wojna. No, tak. jak wiesz doskonale, miliony osób opuściły już Ukrainę. Zaskoczyło cię to, że tak wielka solidarność polsko-ukraińska została zamanifestowana. Nie bywa, no nie wiem, no, jak ty to nie, widzisz? Nie zaskoczyło, a raczej zruszyło mi to. Zruszyło mnie bardzo, bardzo, bardzo to dobrze widzę w różnych wypadkach, szczególnie w porównaniu z innymi krajami, bo ja to zawsze mówię, oprócz tego, że czasem kluczymy się między Polakami, Ukraińcami, Polacy i Ukraińcami, czasem kluczymy się, ale zasadniczo jesteśmy bardzo bliski. Nie porównano bliższy, czym z Rosją. I teraz, co jest bardzo, bardzo ważne, nawet ci ludzie ze wschodu mówią, że kiedy przyjeżdżają do Polski, to czują się bardzo blisko, a nie z Rosji. No być może ta katastrofa zbliżyła nas bardziej niż kiedykolwiek, ja mam takie wrażenie, prawda? Może i tak, no. ale wojna to samo z Ukrainą. Tak nas zjednoczyło wszystkich Ukraińców, jak chyba bez porównania z jakimiś innymi czasami. To jest czas solidarności. I tu przechodzimy do tego, co napisałeś w tekście. Wiesz, dużo osób próbuje odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Putin nie chce zostawić Ukrainy w świętym spokoju? Jak ty odpowiadasz na to pytanie? Dlaczego nie może dać spokoju Ukrainie? Są dwa różne odpowiedzi na to pytanie. Pytanie szczególnie putinowskie i drugie pytanie o to ogólne kontekstu. Kontekst ogólny jest taki, że tak naprawdę patrząc na historię Rosji i stosunków rosyjsko-ukraińskich, cały czas, przynajmniej przez ostatnie dwa stulecia, nie było konsensusu nigdy w Rosji co do istnienia niezależnej Ukrainy. To jest bardzo ważne pamiętać tak. To znaczy, że nawet, ja to cytuję w tym artykule, jest to tekst napisany przez Aleksandra Cypka, których teraz chyba nikt nie pamięta, ale w czasy radzieckie Gorbaczow był bardzo znany, człowiek był radcą Gorbaczowa. On pisze, że kiedy w 1991 roku, kiedy szło już do złamania Związku Radzieckiego, rozpadu, była narada w Jelcy na co robić z Ukrainą. І дуже важливо, що це нарада опозиції, не комуністів, а опозиції демократичної тих часів. І звичайно, така децизія, що треба дозволити Україні, щоб одійшла, але тільки для того, що Україна ніколи не буде здольним панством,
bo Ukraińcy nie są zdolni do czegoś i Aha. że po jakimś kryzysie oni wrócą sami tylko na kolanach. I w tym Aha. wypadku my w tym wypadku będziemy my dyktować umowy o te zjednoczenia. Warunki. To mówię, że nie tylko warunki tam, nie tylko chodzi o jakąś tam władzę, ale nawet opozycję, nawet liberalowe. Coś mają silny kompleks ukraiński. A druga To jest wizja? Putina, to jest pytanie już. Do Putina to już nie idzie na raczej racjonalne, bo to jest prawie raczej metafizyczne. On chyba, co się nim stało, to znaczy, że to trzeba tu historyka, a raczej psychologa czy psychiatra. Bo jeżeli chcesz zrozumieć Putina, to są dwie dobrze książki. Jedna książka napisana przez Timothy Snydera, Road to Unfreedom, nie wiem, czy tłumaczony w języku polskim, a druga tak, jest tak, taki jest. Młody, relatywnie młody francuski filozof rosyjskiego pochodzenia Jemelczynu. I on pisze, że tak naprawdę, i jeden, drugi zgadzają się między sobą, że to, co się dzieje w głowie Putina, to jest taka filozofia Ilgina. To jest taki drugorzędny czy drugorzędny rosyjski filozof, ale to, co on mówi, to jest po prostu zastraszające. On był faszystą, nie ukrywa się tego, że był faszystą. On mówi, że tak naprawdę, że Rosja ma wielką, wielką misję. A ta misja to jest ratować cały świat. Niezależnie, kto jest przy władzie, czy bolszewicy, czy nie bolszewicy, ale ta część. Ratować od kogo? Od Zachodu. I tak naprawdę Zachód to jest wielka zagroza, bo jest liberalny, korumpowany, takie wszystkie rzeczy. I czym gorzej w Rosji, tym większe szanse, że Rosja zwycięży. Bo wtedy zjawia się człowiek, nie wiadomo skąd, jako Stalin czy jak i Putin, nikt nie wiedział. I on ratuje cały świat. I właśnie to, co się dzieje, naprawdę dzieje się bardzo silno podprawione metafizyką i prawosławiem. I w tym wypadku nie daje się w ogóle prosto to jakby charakteryzować, analizować w kategoriach racjonalnych. I to jest dla nas bardzo, proszę, proszę. To jest wobec tego taki zdegenerowany mesjanizm, prawda? Bo czym gorzej, tym lepiej, czym więcej cierpimy, tym... Ale z tego punktu widzenia wydaje mi się, że Zachód nie rozumie, że sankcje ekonomiczne w ogóle mogą być tutaj wręcz napędzać te wizje niż odwrotnie. I tak i nie, że jeżeli mówimy, że tak myśli Putin, nie wiadomo jak długo tak będą myśleć Rosjanie. Oczywiście, że są pod wpływem tej propagandy rosyjskiej i myślą tak, więc sporo myślą tak jak Rosja, że jest rolę bardzo wielka, bo wszystkie te rzeczy mówią o wielkiej Rosji. Wielki i święty, bardzo ważne, że mówi się dwie rzeczy, wielka i święta. Święto też mistyczne, bo ale co chodzi, że tak naprawdę te sankcje mogą działać w tym wypadku, że jeden z wariantów, albo dwa scenariusze. Jeden scenariusz to oczywiście jakiś przewrót, który bardzo często się staje w takich krajach autorytarnych jako Rosja, a drugi, i który chyba nie może być wyłączony, rewolucja kolorowa, jako gruzyńska czy pomarańczowa w Ukrainie, to znaczy, że bardzo ważne, że takie rewolucje stają się tylko w jednym miejscu, w stolicy, gdzie jest skupiona inteligencja, ludzie, takie inne rzeczy. To znaczy, że w jakimś czasie, kiedy dojdzie do kryzy, i kryza będzie ekonomiczna, a także, że w kontekście tych klęsk rosyjskich militarnych, przyjdzie do legitymizacji Putina. I wtedy może coś się stać. To znaczy, że ja nie mówię, że oczywiście sankcje, proszę. Proszę cię. Ale to by oznaczało, że wierzymy w to, że Rosjanie chcieliby się pozbyć Putina, a to jest przedmiotem ogromnej debaty, bo oczywiście nic na to tak po prawdzie nie wskazuje. No, te protesty, nawet największe, były nie tak duże. To nie pomarańczowa rewolucja, krótko mówiąc. Nigdy nie było takich... Nie. Ta rewolucja nie, to nie jest pomarańczowa. To były tylko protesty. Protesty bardzo słabe, mówiąc. Ale tylko w tym wypadku idzie, że kiedy dojdzie do kryzysu, realnego kryzysu. Bo co jest bardzo ważne, bo Putin obiecywał, że tego nie będzie. Że wszystko będzie w porządku. A tego nie będzie. Idzie tylko, że idzie o delegitymizację Putina. Ale delegitymizację nie tylko państwową, a taką ideologiczną. Żeby przeszła ta wiarza, że Putin tak naprawdę może wszystko. My to nie bardzo to liczymy.
Ale oczywiście bardzo ważne dla nas jest to, że te sankcje są, bo ja powtarzam też, że to jest wojna na wyczerpanie. I taki, ja przejdę do tej porównania z pierwszej wojny światowej. Jeżeli pamiętasz dobrze, chyba pamiętasz, że i rosyjski caryzm upadł bardzo szybko i nic na to nie wskazywało. A dlaczego upadł? Przez to, że zaczęły się bunty głodowe, bo nie było chleba w Petersburgu. A potem to się podłożyło więcej za rok w Berlinie. Bo tak naprawdę Niemcy wygrali wojnę pierwszą światową, ale przegrali tył. Bo to jest bardzo ważne. W takich wojnach wygraje się nie tylko na froncie, a wygraje się w tylu, co jest bardzo. Kto ma mocniejszy tył. I dlatego sankcje jest bardzo ważne. Czyli ty wierzysz w to, że te sankcje i ta... No już dzisiaj brakuje cukru w Moskwie, słuchałem reportażu, że są wykupywane produkty. Czy ty wierzysz w to, że Rosjanie jednak są... Mogą próbować wpłynąć na Putina albo nawet go odsunąć od władzy, tak? Nie, wpłynąć nie mogą, odsunąć. Tak, jakim sposobem? Odsunąć. Czyli sprzedać... Nie, ja nie, to jest pytanie wiary czy niewiary. Ja tu ja wiarę właśnie w Pana Boga, nie że w tej rzeczy, w historię. Po prostu ja czytam to, co mówią eksperty i uważam, że to poważne eksperty, włącznie z rosyjskimi ekspertami, bo to jest bardzo ważne. Mamy to rosyjskie eksperci. Bo ja ich bardzo doceniam, doszukałem się, bo oni chyba lepiej znają tę sytuację niż ja. Jasne, ale jednocześnie propaganda rosyjska, którą tutaj zaczęliśmy w ostatnich tygodniach analizować skrupulatnie, no nigdy nie było tak, że ogląda się rosyjską publiczną telewizję i analizuje klatka po klatce różne propagandowe treści, to teraz oglądamy, no to ta propaganda w zasadzie to jest nowoczesna w formie, ale sowiecka w treści, ja nie wiem, jakie masz wrażenie. Jest bardzo dobra książka. Ja lubię zawsze dyskutować z książkami. Książka napisana przez Petra Pomarańcowa, który nawiasem mały jest synem ukraińskiego dysydenta żydowskiego pochodzenia, który wyjechał do Brytanii. I to jest książka bardzo dobra. Pomarańcow pracował na rosyjskiej telewizji przez 8 lat. I w końcu po prostu wciekł z Moskwy, bo mał takie wrażenie, że zostanie, dali mu bardzo dobry etat, ale uciekł dlatego, że jeżeli zostanie, to chyba coś się z nim dzieje w sensie rozsądku. Bo co on pisze? Że tak naprawdę to, co robi telewizja rosyjska i w ogóle to jest takie perfektna aplikacja postmodernej rzeczywistości, że wszystko, co się dzieje, można w inny sposób przekłamać, że tak w ogóle wszyscy kłamią. To dlaczego nasze kłamstwo nie ma być dobrze, najlepsze? To znaczy, że on to bardzo, mnie się zdaje, bardzo to pięknie oznacza, klarowo, że to nie jest, Putin tak naprawdę nie jest tak autorytarny, coś w rodzaju Stalina. To jest doskonała postmodernistyczna telewizyjna autorytaryzm. Co jest bardzo ważne. To się nie da się uwierzyć, ale są te wypadki, piszą o tym ludzi, że nawet kiedy ludzie, którzy uciekli od bombardowań, przyjeżdżają do swoich rodziców i oni im nie wierzą, bo oni patrzą telewizję rosyjską, że tego nie może być. Mamy takie dwa wypadki w Ukrainie, które są umówione. To znaczy, że telewizja mocniejsza działa, a nie rzeczywistość. I Putin to bardzo, bardzo dobrze to wykorzystuje. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że tej wojny bez mas mediów nie ma, prawda? Tak. No w ogóle nie, tak mówi się, że w mas mediach tych wojny i nie mamy rosyjskich. Oni stworzyli tę sytuację, ale w rosyjskich mediach ich nie ma, tylko poza rosyjskich. Tak. No ale tam coraz więcej przecieka informacji do Rosjan i jednocześnie te sankcje ekonomiczne dają się we znaki, ale też, nie wiem, w Polsce mam wrażenie, jest duży sceptycyzm. Jak rozmawiam z różnymi osobami, które się interesują sytuacją polityczną w Rosji, to mam takie wrażenie, że jest duży sceptycyzm co do tego, czy ktoś naprawdę byłby gotowy odsunąć Putina, nawet jeśli tam by się pogorszyła sytuacja gospodarcza i było więcej informacji o wojnie. Zobaczymy, ale ja dlatego mówię, że to jest wina na długo. Nie liczymy na szybki wynik. Na nieszczęście, niestety. To znaczy, że cena, którą musimy zapłacić, będzie dość wysoka. Ale że ja nie uważam, ja nie widzę innego scenariusza. Czy może ty widzisz jakiś scenariusz dla Rosji?
Wiesz, ja bym ciebie raczej zapytał o to, co mogło być punktem zwrotnym w tej wojnie. To znaczy, czego ty byś sobie życzył jako punkt zwrotny w tej wojnie, która, jeżeli się będzie ciągnąć, to będzie, no, będzie oddziaływać na nas wszystkich, prawda? Ja zawsze mówię, przepraszam, że to jest może brzmi bardzo banalne, ale najgorszy, najkiepski pokój jest lepszy niż piękna wojna. Każdy pokój, który można się zwrócić, byłby dobrym rozwiązaniem dla Ukrainy. Tylko jest pytanie, że na każdą cenę zgodzimy się teraz, bo zbyt późno. To znaczy, że jasne. Oczywiście, to proszę, że minimalne, co może zrobić, to powrót do tej granicy, która była przed początkiem wojny, tej wojny. A maksymalne oczywiście to powrócenie i Donbasu, i Krzymu. Jasne. Tylko, że jak się można łatwo domyśleć, nie na to Putin tyle zaangażował wojska i zginęło tyle tysięcy już przecież żołnierzy rosyjskich, żeby on tak po prostu wrócił do granicy sprzed tego ataku. Tak. A dlatego ja mówię, że to wojna na długo. Ja nie wiem, do końca my nie wiedziemy, czy skończy się to na Ukrainie, bo to jest bardzo ważne i wróćcie do Putina. Wracając do tego trybu myślenia o Rosjan, o Ukrainie, że Ukraina w ogóle nie istnieje, Putin ma to przekonanie, to jest bardzo widoczne. Paru ludzi to o tym mówią, którzy znają Putina bardzo dobrze, że Putin ma wrażenie, że nie wojuje z Ukrainy, z Ukraińcami. On ma wrażenie, że wojuje z Waszyngtonem i NATO na terenie Ukrainy. Tak, to jest wojna światowa. To jest wojna przeciw Zachodu, nie przeciw Ukrainy. A przeciw Zachodu, który wojuje z siłami Ukraińców przeciw Rosji. To jest bardzo ważny punkt. To znaczy, że ta wojna szybko się nie skończy chyba. No, ty napisałeś, że Putin pomylił się w dwóch punktach. Pierwszy to liczył na to, że podobnie jak podczas wojny z Gruzją, no, że Zachód po prostu po cichutku zaakceptuje to, co się stało. A drugi punkt, o którym piszesz, to jest taki, że Putin rzeczywiście wierzył, iż zostaną jego wojska przywitane kwiatami przez Ukraińców. Ani jedno, ani drugie się nie stało. Tak, i to jest zasadniczy jego klęska, pomyłka. W ogóle uważam, że Ukraina to jest największa klęska, największa pomyłka Putina. Że pokazuje się, że on jest może jest dobrym taktykiem, ale jako statek jest beznadziejny, bo nie rozumie Ukrainy i nie chce rozumieć Ukrainy w ogóle. To znaczy, ale myślę w kategoriach, ja to określam jako kategoria imperialista XIX wieku. On uważa, że tożsamość związana z językiem. A ponieważ spora część Ukraińców na wschodzie i na południu mówią językiem rosyjskim, to są Rosjanami. I to właśnie to nie tylko on, to jest spora część jego otoczenia. Co więcej, ja znam historyków rosyjskich liberalnych, którzy mówią to samo. I dobrze, że mówią, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli byliby takimi arogantami, ignorantami, to oczywiście było nam ciężko by wojować. Bo oni nie rozumieją, co jest Ukraina, co jest tożsamość ukraińska. Tak, mam wrażenie, że to jest takie wielkie przebudzenie, ale że prezydent Putin próbuje cały czas dostosować rzeczywistość do swoich wyobrażeń. Bo on sobie coś wyobraził. Próbuje, on nie tylko próbuje, on żyje w tej wyobraźni. Ona nie wychodzi z tej wyobraźni. I co jest bardzo ważne, ja przepraszam cię, że ci przerywam, że to jest nie, taka nie, w ogóle taka problema tych władców autorytarnych, że oni, kiedy oni prawią krajem, który kontrolują, mają takie zdanie w ogóle odmocnić, bo w krajach, jeżeli nie istnieje, to w jednym kraju nie może istnieć w żadnym innym kraju. I dlatego nie uważam, że wszystko to, co robią, to jest jakieś manipulacje, to znaczy. I tylko oni, ich wiedza jest prawdziwa. I to bardzo kiepsko działa, bo oczywiście całe to otoczenie donosi tylko to, co chce poczuć sam ten autokrat. To się bardzo dobrze zdążyło, jeżeli może przytoczyć przykład historyczny, to bardzo było podobne w czasach Breżniewa, w ostatnich latach Breżniewa, kiedy KGB
zrobiło prosto doskonale, perfektnie sprawy co do likwidacji pozycji. W ogóle nie wyjaśniało tej pozycji, chociaż w ten sam czas mówiło, że ryzyki zostali. To znaczy, że KGB pracowało doskonale, ale Breżniew i jego otoczenie w ogóle nie chciały o tych rzeczach prosto rozmawiać, bo oni widziały matę wizji, które już mali i rzeczywistość tu się nie liczyła. To jest taki, to jest jedna z przyczyn, dlatego my uważamy, że Putin nie ma szansy po prostu. Po prostu nie rozumie, co jest rzeczywistość. I do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, mianowicie ja mam wrażenie, jak patrzę na ten przebieg dramatyczny wydarzeń na południu Ukrainy, na wschodzie Ukrainy, że przecież to są te obszary, co do których mówiono, że one powinny właśnie, że mogłyby przywitać Putina, nie witają, mało tego, widać, prawda, w Chersoniu choćby, że nawet zdobycie tego miejsca nie oznacza, że ludność będzie akceptować w ogóle. I mam wrażenie, że to jest takie pytanie do ciebie. Co oznacza dzisiaj tożsamość ukraińska? Bo ja mam wrażenie, że jak mało kto w naszym regionie zdajecie sobie sprawę, że to jest też pewien sposób życia. Mówię tak liberalnie, tak, że to jest pewien sposób życia na co dzień, który może mieć swoje wady, prawda, ale generalnie w porównaniu z tym, co niesie ze sobą armia rosyjska, no to wykazuje, że nie chcemy tego, tak, że po prostu ten sposób życia chcemy zachować. I jeszcze tylko jedna rzecz, że niebywałe wrażenie robi to, jaką przez 30 lat pracę Ukraina wykonała sama, wyłaniając takich liderów miast, prawda? Liderów miast. To jest nieprawdopodobne, prawda? Dla mnie wspaniałe. Ale Jarku, dla mnie jest nieprawdopodobne, bo jeżeli znasz biografię tych ludzi, ich zachowanie przez ostatnie pół lat, było silne podejrzenie, że są prorosyjscy. Te Rechu w Charkowie i ten, zapomniałem to nazwisko, który jest majorem w Odesie, brzmiał bardzo po rosyjsku, a teraz, kiedy doszło do wojny, to oni stali na czele sprzeciwu. Ja no to jak co się stało? Powiedz, co się stało? Różny sposób może określić te różnice między Rosją i Ukrainą. Może spróbuję tylko. Mnie się zdaje, że główne jest, że Ukraina nigdy nie chciała być wielką. Odróżnienie od Rosji. Nie mamy takich ambicji. Chciałem prosto być krajem normalnym. I to jest bardzo ważne. Normalnym, a normalny wśród różnych rzeczy oznacza także pokój. Mhm. Dlaczego pokój? Bo Ukraina przez te wojny światowe, a później także poniosła główne ofiary. Razem oczywiście z Białorusią i Polską, ale co jest bardzo ważne, odróżnieniu od Rosji nigdy nie mamy tego uczucia, że możemy powtórzyć, że chcemy powtórzyć to wszystko. Bo to jest historia, to jest historia rodzinna. Wszyscy to pamiętają bardzo dobrze. To ciężko część. Coś jest w sposób myślenia, zostawi ich ile się bać wojny, że zaczął wojować przeciw wojnie. Bo Putin nie jest coś tylko jako Rosja, czy brzmi bardzo proste. Putin to jest wojna. Kropka. Oj, coś nam przerywa. Mam nadzieję, że połączenie nam wróci. No, czekamy, proszę Państwa, na przywrócenie połączenia. Przypominam, że łączymy się z Jarosławem Chrycakiem, który jest we Lwowie, więc prośba o zrozumienie tego, że może być z tym połączeniem naszym różnie. Próbujemy je przywrócić. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy w związku z tym, że Jarosław Chrycak opublikował 19 marca 2022 roku bardzo ciekawy tekst na łamach New York Timesa. Gorąco Państwu polecam o tym, jak Putin pomylił się w swoich kalkulacjach w stosunku do Ukrainy. I tutaj wśród tych argumentów, które Jarosław Chrycak nam przedstawił, no było przede wszystkim to, że Zachód sobie podaruje interwencję, jakieś zaostrzanie tonu i co najwyżej jakieś łagodne sankcje wprowadzi, bo doświadczenie ponad 20 lat Władimira Putina nauczyło, że w sytuacji takich jak
wojna w Gruzji może dojść do konfliktu, a potem i tak różni politycy chcą się porozumiewać, dogadywać, czy też osławione resety robić jak Barack Obama. Choć akurat z Barackiem Obamą to się Władimir Putin żadną miarą nie dogadywał. I jeżeli na Zachodzie ktoś zadaje pytanie, czy sprowokowano Władimira Putina, to wśród takich powodów tego, tej niechęci Putina rosnącej do Zachodu. Przepraszam. Ja tutaj już kropkę postawię. Jarosławie, skończyło się na twoim zdaniu. Putin to wojna. Jakbyśmy od tego ruszyli? Mówiłeś, że to znaczy, że dlaczego nie ma kwiatu dla rosyjskiej armii, bo rosyjska armia to jest wojna. To jest bardzo ważne. I to bardzo było widoczne w 2014 roku, kiedy zaczęła się agresja na Donbasie i Krymu. Główny sprzeciw był nie w Kijowie, a w Dniepropetrowsku, w Dniepr, który jest bardzo rosyjskojęzycznym miastem, bardzo żydowskim miastem, mówiąc, ale oni byli na przedniej linii frontu, bo bardzo nie chcieli tej wojny. I tak naprawdę główna wojna, główna linia rozjednawcza była między Dniepropetrowską i Doniecką regionami, które są bardzo podobne, demograficznie, kulturowo, ale są bardzo różne w swoich postawach. A trzecie, może główniejsze, to zawsze powtarzam, bo to jest stara teza, to jeszcze mówili historycy ukraińscy liberalni w XIX wieku, że główna różnica między Rosją i Ukrainą nie jest w języku, czy nawet kultury, bo są bardzo bliskie, kultury są zasadniczo prawosławne i takie inne rzeczy. Główna różnica jest w różnych tradycjach politycznych. To znaczy, że Ukraińcy nigdy nie mają tego kompleksu sakralnej władzy, że może przyjść jakiś wódz i że będzie robić takie wielkie rzeczy, coś w rodzaju Boga, coś innego. Nie ma tego. Zawsze jest bardzo sceptyzm co do władzy. I co jest bardzo ważne, że Ukraina ma bardzo silne tradycje samoorganizacji. Ja rozumiem, że to brzmi trochę patetycznie, można patetycznie, ale to jest prawdziwe, bo to się pokazuje, że główna różnica to, że Ukraina ma naprawdę bardzo silne społeczeństwo obywatelskie. To teraz też się pokazuje, bo spora część tej ciężkości tej wojny wynosi na sobie teraz to społeczeństwo, które jest bardzo, bardzo efektywne. A właśnie to, co to, ja bardzo krótko to mówię, że ta główna różnica historycznie i politycznie, teraźniejszość i przeszłość i teraz, że tak naprawdę w Ukrainie jest niemożliwy scenariusz Łukaszenki albo Putina, a w Rosji czy w Białorusi niestety niemożliwy scenariusz Majdanu. Tak. Przynajmniej do tego czasu. I to jest główna różnica polityczna. No to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że tak jak wykuwa się nowa tożsamość, czy może pogłębia tożsamość, nie wiem jak byś to nazwał, ale ta samoświadomość rośnie po prostu z dnia na dzień. Z dnia na dzień, bo każdy dzień przynosi... Zgadzam się z tobą. Zgadzam się, że oczywiście, że rośnie, ale pytanie, że ona była już przed wojną i nawet przed Majdanem, tylko nie była widoczna. Ja to ciągle mówiłem, ale nikt mi to nie chciał uwierzyć. Większość ludzi, bo mało zaraz sceptycznie. To znaczy, że ja mam tę tezę, że najgłówniejsze zmiany, które przyszły Ukrainie, to były w latach zerowych, kiedy właśnie w Ukrainie pojawiły się najpierw generacja nowa. To jest bardzo ważne, że najgłówniejsze, co stało się w Ukrainie, pojawienie młodych ludzi, którzy myślą całkiem inaczej. Chociaż spora część rozmawia o Rosji, ale nie ma żadnej atrakcji do Rosji. Ich atrakcja jest do Zachodu. Orientuje się bardzo, bardzo silnie. I to jest pojawienie tego nowego średniego klasu, bo tak naprawdę i ten pierwszy Majdan, a szczególnie drugi Majdan, był rewolucją tego średniego, młodego klasu. To znaczy, że ja wychodzę z tej tezy, która jest socjologiczna, że tak naprawdę tożsamość najwięcej jest widoczna czasem kryzysu. Bo czasem spokojnych kłócimy się o inne rzeczy i teraz się pokazuje, że to naprawdę co było przed tym, teraz po prostu bardzo wyraźna wystąpi. Przepraszam cię, bo ta teza, którą mówiłem o różnicy między Ukraińcami i Rosjanami jako tradycji politycznej, to jest teza ostatnich 10 lat. To jest też teza, która się mówiono w końcu XIX wieku, a potem powtarzano parę razy w czasach XX wieku.
Wiesz, to jest jednak coś takiego, że też no, ta tożsamość manifestowana teraz, to jest tożsamość, w której padają mocne stwierdzenia, przyjmijcie nas do Unii Europejskiej, tak? Chcemy iść na zachód. Wiesz, no, to jest chcąc, nie chcąc rodzaj wypowiedzi na temat no, niskiego, użyję tego anglicyzmu, soft power rosyjskiego, tak? Że po prostu ta Rosja nie jest w stanie przyciągać pokojowymi środkami, więc sięga po militarne, tak? I każdy dzień, prawda, takiej tendencji w granicach Ukrainy, prawda, takiej prozachodniej, ale z wolnego wyboru, prawda, no jest nieomal kamieniem, jest traktowany jak kamień obrazy na Kremlu, prawda? Tak, prawda. Czy masz całkowitą rację. W ogóle, że Ukraińcy chcą Zachodu nie tylko, że to jest Zachód, czy inny, po prostu chcą normalności. A Zachód to u nich to synonim tej normalności. Czasem oczywiście normalność to jest bardzo rutynna, ale wiesz co, że my marzymy o takiej rutynie. Mając taką historię i to, co się dzieje przez ostatnie 6 lat, a szczególnie tych paru tygodni. My po prostu marzymy o tej rutynie, którą macie. Ach, wiesz, wiesz doskonale, że jak tylko ona się pojawia, ludzie zaczynają narzekać na potęgę, ale potem przychodzą takie wydarzenia jak teraz i wszyscy sobie się przekonują, o rany, ta normalność to jest to, o czym marzyły nasze babcie, nasi dziadkowie i tak dalej, wiesz. Dla mnie wstrząsająca była ta wiadomość z Charkowa o tym więźniu, byłem więźniem obozów koncentracyjnych, który zginął od pocisków rosyjskich. Wiesz, bo to jest coś więcej niż symbol, to jest cała historia, prawda, która się dopina i zamyka. I to są wstrząsające rzeczy. Każdego dnia mnie niepokoi, muszę cię o to zapytać, już mnie niepokoi, że to jest też ta wojna medialna 24 godziny na 24, którą w dużej mierze na Zachodzie Ukraina wygrywa, co jest bardzo dobre i mnie cieszy. Ale jak każda wojna, zastanawiam się nad nią i myślę, że gdzieś tam się ona też zatruwa nas, prawda? Że jest coś takiego, że to okrucieństwo, które oglądamy, że to jest coś takiego, że jakaś taka brutalizacja się rozlewa na nas wszystkich i bardzo dużo wymaga hartu ducha, żeby to zatrzymywać, w jakichś ryzach trzymać. No na razie wam się udaje. Przyznam się szczerze, że ja mam osobiste wyrzuty sumienia. Właśnie tylko, tak? Co mówiłem. Dlaczego? Z moją małżonką, że jak to ja spokojnie odebrałem, co się stało w Aleppo. To znaczy, że rozumiałem, że coś jest tragedia jest, ale jakoś nie zauważyłem, nie uchwyciłem teraz. Tylko teraz rozumiem, co to być w Sarajewo czy w Aleppo w tym czasie. Rozumiem, że mamy lepsze pozycje, bo Aleppo jest dalszy od Warszawy czy do Brukseli niż Kijów czy Lwów. Ale teraz rozumiem, że bardzo ważne, że tylko nie idzie o to, żeby może przepraszam, że bardzo ciężko mi mówić polszczyźnie, ale że idzie nie tylko, żeby że walka Ukraina nie jest tylko walka Ukrainy. Walka Ukrainy jest tylko o nowej bycia światowym, geopolitycznym. Kiedy takie rzeczy jak Aleppo, czy Kijów, czy Mariupol są, będą już było więcej niemożliwe. No, mam wrażenie, że mówimy jednym głosem do Zachodu, bo sam widzisz, że w zasadzie we wszystkim się zgadzamy. To jest niebywałe, prawda? Ale na tle historii trzeba pamiętać, że to jest wyjątkowe, że się we wszystkim zgadzamy, że trzeba tłumaczyć Zachodowi no, pewne różnice w ocenie tego konfliktu. Ja na przykład stawiam tezę, że Zachód cały czas chce myśleć o tym, że to jest Ukraina, i że konflikt nie powinien wyjść poza Ukrainę i wychodzi Jens Stoltenberg i mówi NATO koncentruje się na tym, żeby konflikt nie wyszedł poza Ukrainę. Joe Biden mówi koncentrujemy się na Ukrainie, żeby nie było trzeciej wojny światowej. Ale my myślimy inaczej. Pytam ciebie też o zdanie. My uważamy, że to jest łańcuch wydarzeń, że to nie jest jedno wydarzenie, jeden kraj, tylko że to jest proces i on się od 22 lat w gruncie rzeczy toczy i my cały czas musimy tłumaczyć Zachodowi, że to nie jest jeden kraj, to nie jest jedno wydarzenie, tylko to jest ciąg wydarzeń, który sięga wojen w Czeczenii. Wiesz co, że to bardzo trafnie tu mówisz. Jaki jest problem z politykami w ogóle, a z politykami zachodnimi szczególnie? Oni myślą o wszystkich kategoriach 5-10 lat.
To znaczy jeden, Putin dwóch nie, kadencji. Putin nie, prawda? To jest O właśnie, zmartwienie. Putin musi być fizyczny. Pusty to jest wątek, tak? Ale ja myślę nie tylko o kategoriach takich jak tych ludzi, a ja myślę o kategoriach Churchilla, czy de Gaulle, czy innych tej generacji, które myśleli, chociażby przez to, że skończyli gimnazję klasyczne. Grecki, latyński, czytali te teksty, wiesz, Iliadę, coś innego, ale mamy całkiem perspektywę. Bo co bardzo ważne chodzi, że walka o Ukrainę i Ukrainie nie może się oceniać przez perspektywy 5 czy 10 lat. To jest walka historyczna, Absolutnie. która trwa chyba przez ostatnie 100 lat co najmniej. Bo to jest lama o kształcie Europy, kształcie świata. Jak skończyć wojnę w ogóle? Jak uniemożliwić tę wojnę? I to jest bardzo ważne w tym wypadku, że potrzebujemy kogoś, kto ma więcej perspektywy, głębszą perspektywę. I właśnie do tego my tu jesteśmy. Bo kto to może mówić, jeżeli nie my? Historycy, politycy, filozofowie, socjologi, humanitarzy, żeby to powiedzieć bardzo wyraźnie. Jarosławie, to bardzo się cieszę. My musimy powoli kończyć, bo 40 minut już rozmawiamy i na pewno będziesz chciał wracać do swoich obowiązków, ale jeszcze, jeżeli pozwolisz, zadam jedno pytanie. No właśnie, historia. Ja jak mało kiedy mam wrażenie, że ten konflikt to jest jednocześnie konflikt o historię, o pewne wyobrażenia historyczne. W zasadzie cały czas mamy jakieś analogie historyczne. No dopiero co na przykład prezydent Miedwiediew były prezydent nazwał Polaków wspólnotą politycznych imbecylów, tak tu cytat. I jemu chodziło, ale tam był długi wywód historyczny, poza inwektywami, to był wywód historyczny o tym, że prawda, tutaj Polacy sprzedają się Zachodowi, że cały czas stawiają opór Rosji i że to jest rusofobia sięgająca XVII stulecia. Wiesz, jak się tego słucha, to ma się poczucie takiego absurdu, że ktoś jest tak zanurzony w historii, no w pseudohistorii w gruncie rzeczy, bo to z pracami historyków nie ma nic wspólnego, ale że to, ta pseudohistoria tak niesłychanie oddziałuje na to, że w ogóle ta wojna wybuchła. Masz rację, tylko w tym wypadku, że nie idzie nawet, że te Putin czy Medvedev mają nieprawidłową wizję historii. Idzie o to, że jest całkiem inna strategia. Jak to bardzo ty pięknie mówił, że po prostu Rosja, ona się zanurzy w historii. Ona czym więcej, tym więcej zależy od historii. Powtarzasz te same tropy, które mówił Molotow o Polsce, jeżeli dobrze pamiętasz, tak w 1939 roku. To mówi, tak, co tak, mówi oczywiście. Molotow. To znaczy, ktoś z rosyjskich historyków liberalnych bardzo trafnie powiedział, że Rosja ma taką jak metafora, jako taki wielki samochód, który jedzie po blocie, i cała ta szyba z przodu jest zalita tym blotem, nic nie wiadomo. Jedyne, co oni widzą, to zwierciadło, które patrzy nazad. Rosja patrzy nazad tylko, szuka tej większości tym nazadzie. I to jest cała strategia. I to znaczy, że historia może być rzeczą bardzo toksyczną. Bardzo toksyczną. Tak. I ta cała slogan, let's make America great again. Zrobimy Rosję, możemy powtórzyć, jak to mówią Rosjanie, bo my, Ukraińcy, chyba Polacy też, ale i Europejcy szczególnie, mamy inne taktyki, nevermore. Historia się może powtarzać. My uciekamy od historii, a oni powtarzają, a oni zachodzą tę historię. Znaczy, że nasza strategia jest zwalczanie z tej przyszłości, żeby oni nigdy się nie powtórzyli. I to jest, między zdaniem, główna różnica między Putinem a naszą częścią świata. Dokładnie, bo to, co mówisz, to jest kwestia wolnego wyboru, to znaczy, że ty stoisz frontem do historii, a nie patrzysz w lusterko wsteczne i chcesz wybrać to, co... Bo dla mnie bardzo ważne, że oczywiście historia determinuje bardzo wiele rzeczy, ale historia nie jest miejscem uwięzienia. Historia zawsze zostawi wybór. I wybór jest nasz i bardzo ważny. Jarku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, że się z nami zgodziłeś połączyć z Lwowa i mam nadzieję, że ten spokój, o którym nam opowiadałeś, że da się żyć normalnie, będzie jak najdłużej i że jak najszybciej pokój przyjdzie w tej sytuacji. Dziękuję ci, aby się tak stało. Dziękuję ci bardzo. Ściskam wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć. Proszę Państwa, bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo z nami są i że Państwo nas wspierają w tym naszym przedsięwzięciu. Jeżeli Państwo lubią, popierają, dzielą się z innymi tymi naszymi treściami, to przypominam, że żeby one w ogóle mogły powstawać, zbieramy 1%.
bardzo prosimy i cieszymy się, jeżeli Państwo się dzielą z nami tym 1%. Oczywiście także dziękujemy za wszystkie komentarze, za głosy krytyczne i głosy wsparcia. Przypominam także, że na naszej stronie www.kulturaliberalna.pl znajdą Państwo teksty poświęcone wojnie, która się teraz toczy. Znajdą także Państwo linki do miejsc, w których można wspierać osoby w potrzebie, uchodźców, a także zbierać pieniądze w związku z tym, żeby pomagać, prawda, osobom w potrzebie w Ukrainie. I w zasadzie już kończąc to nasze specjalne wydanie Prawa do Niuansu, przypominam, że jednocześnie redaktor Jakub Bodziony prowadzi cykl rozmów dotyczących polityki zagranicznej, więc siłą rzeczy dotyczą one w większości wojny, której Ukraina broni się przed napaścią rosyjską, więc zachęcam Państwa do słuchania naszych podcastów, abonowania, polecania, no i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie.